Była 16:30, czas na Kurier Opolski Flash. Wiktoria Katus, zapraszam. Trwa walka z wielką wodą na południu kraju. Dzisiaj tereny, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi, odwiedził prezydent Andrzej Duda. Był między innymi w Głuchołazach. Praca służb jest wzorowa. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom za tą ciężką pracę. Odebrałem meldunki od wszystkich służb z informacją o tym, że jest wystarczająca ilość żołnierzy i funkcjonariuszy tutaj, żeby realizować zadania, że przede wszystkim jest wystarczająca ilość sprzętu, zwłaszcza tego sprzętu ciężkiego. Są jednostki inżynieryjne, które mają sprzęt tutaj ze sobą i mają też sprzęt na zapleczu, który w każdej chwili może zostać dostarczony i jest dostarczany na bieżąco w zależności od potrzeb. Potrzebne jest, tak jak powiedziałem, teraz tutaj rozmawiałem z Państwem, trzeba już myśleć o osuszaczach, o tym, co pozwoli wysuszyć te domy, mieszkania w miarę możliwości przed nadejściem okresu zimowego i to jest w tej chwili pierwsza potrzeba, bo tutaj wspaniała, niezwykle ofiarna praca żołnierzy, w tej chwili strażaków i to zarówno tych miejscowych, jak i tych, którzy przyjechali z zewnątrz, żeby pomagać. Widać, sprzątają na bieżąco, mieszkańcy wyrzucają, żołnierze odbierają, wywożą to, więc to oczyszczanie w tej chwili wstępne, które jest niezbędne do tego, by móc przystąpić do naprawy po prostu. Ono trwa i ono prawdopodobnie, mam nadzieję, zostanie szybko zakończone, no ale wtedy trzeba będzie zacząć osuszać i będzie to trzeba robić jak najszybciej i wtedy potrzebny jest rzeczywiście ten sprzęt osuszający i to jest w tej chwili wielka i paląca potrzeba. 10 na 12 miejscowości Paczkowa zostało dotkniętych powodzią. Woda nie opada, woda opada, lecz to nie koniec dramatu mieszkańców. Teraz zaczyna się liczenie strat. Na miejscu jest Kamila Korzeniowska. Znajdujemy się w Paczkowie. To taka niewielka miejscowość nieopodal Nysy, która aktualnie walczy ze skutkami powodzi, ale co warto podkreślić, nie tylko Paczków został zalany, ale także 10 na 12 sołectw należących do gminy. Łącznie to aż 90%. Teraz mogą Państwo zobaczyć, że te pomieszczenia są już puste. Mieszkańcy wynoszą rzeczy na zewnątrz, starają się uporządkować swoje mieszkania. A ja bym chciała Państwu pokazać, ile w takim kulminacyjnym momencie było wody. Doskonale widać to jeszcze na ścianach, które nie wyschły i obrazują to, jak wysoka była woda. Ja mam 1,70 m. Tej wody było gdzieś tyle, więc tak, dokładnie, tutaj, gdzie jest plama, więc przykryłoby mi usta i nos. Był olbrzymi prąd. Jak patrzą Państwo na to okno, po rozmowie z mieszkańcami dowiedzieliśmy, że przez nie wypłynęły dwie kanapy, które tak naprawdę nie wiadomo gdzie są, bo popłynęły z nurtem rzeki. Mieszkańcy od samego rana wychodzą tutaj przed swoje posesje, wychodzą na ulicę, żeby uporządkować domy, podwórka. Wyrzucają wszystkie rzeczy, które miały kontakt z wodą powodziową, ponieważ ona może być skażona. Nie wiadomo tak naprawdę, co ta woda ze sobą niosła. A my zapytamy tutaj mieszkańca tego domu, jak idzie sprzątanie? No niech pani zobaczy, no idzie jak idzie, od 4 dni jesteśmy tutaj. Praktycznie od rana do wieczora robimy co możemy. Wszystko zniszczone, nic się nie nadaje? Praktycznie nic, zero. Nic nie ma. Kompletnie nic. Począwszy od wykałaczki, a kończywszy, nie wiem, na telewizorze, lodówce, pralce i takich innych potrzebnych rzeczy. Nie ma nic, po prostu nie ma nic. Woda przyszła gwałtownie, czy byliście na to przygotowani, że mogą być powodzie? Ostrzegali nas, że niby mogą być, ale dosłownie poszedłem do toalety, przyszedłem, to gdzieś już około pół metra wody było na podwórku. Ewakuowali się Państwo, czy szukali schronienia na wyższych kondygnacjach budynku? Na początku uciekliśmy wyżej, ale po informacji, że zbiornik Topola przecieka, że jest wyciek, ewakuowaliśmy się do hali sportowej. Widzimy tutaj, że nie sami tutaj Państwo sprzątają swój dom, tylko jest ta wzajemna pomoc sąsiedzka. Wspólnie, razem się tutaj wspieracie w tej całej tragedii? Naturalnie. Oni pomagają nam, później my będziemy pomagać im. Damy radę. A my za to trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Drodzy Państwo, tutaj
W Paczkowie nie ma wojska. Mieszkańcy sami zakasają rękawy i walczą o to, żeby jak najszybciej wrócić do codzienności. Ale co warto podkreślenia, oni tutaj nie są sami. Przyjeżdżają ochotnicy tak naprawdę z całej Polski. My od samego rana obserwujemy, co tutaj się dzieje i widzimy, że przyjechały już pierwsze wozy strażackie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zębu. To jest miejscowość położona nieopodal Nowego Targu. Zalanym miejscowościom pomaga cała Polska. Pomaga również Telewizja Polska. W ramach akcji Razem dla Was zbierane są przedmioty najpotrzebniejsze dla ofiar powodzi. W akcję włączyły się wszystkie ośrodki regionalne TVP. Oddział rzeszowski wysłał już pierwsze dary. Mariusz Mędycki. Gmina Paczków w powiecie nyskim to jeden z tych samorządów, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi. My teraz jesteśmy w magazynie w Starym Paczkowie, gdzie przyjmowane są dary dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców. I to, co Państwo tutaj widzicie, to są pierwsze efekty zbiórki widzów Telewizji Polskiej oddziału w Rzeszowie. Zbiórki pod hasłem Razem dla Was. Nasi widzowie nie zawiedli, okazali ogromne serca, podzielili się tym wszystkim, co najpotrzebniejsze. Jak Państwo mogą zobaczyć, mamy tutaj duży zapas wody pitnej, są artykuły higieniczne, są środki czystości, jest oczywiście żywność, konserwy, są nawet słodycze, żywność dla dzieci. To wszystko, co teraz najbardziej potrzebne, również w związku z tym, że niektórych artykułów ciągle brakuje w sklepach, ale przywieźliśmy tutaj również w ramach tej akcji łopaty, które będą potrzebne do sprzątania skutków tej powodzi. Tutaj razem z nami są panie, które to wszystko sortują, tak żeby łatwiej tę pomoc później dystrybuować do potrzebujących. Jest między innymi pani Wiesława. Proszę powiedzieć, czy to dla was jest duża pomoc, duże wsparcie? Witam bardzo serdecznie. No, wsparcie jest duże. Jesteśmy zaskoczeni, że to aż tyle. Wszystko będzie rozdysponowane między te osoby, które są najbardziej potrzebujące, bo potrzeb jest bardzo dużo. My tu w Starym Paczkowie mamy poszkodowane 17 rodzin, jedne mniej, jedne więcej. Natomiast no, Paczków ucierpiał bardziej tam od strony rzeki Młyńska i cała ta część za rzeką. Także będzie komu dawać. Dziękuję. Oczywiście ten widok po powodzi jest bardzo smutny. No i nasi widzowie podkreślali to, że oni oglądając te relacje, bo już wiedzieli, do kogo trafi ta pomoc, bardzo prosili, żeby was też pozdrowić ciepło, umocnić na duchu. No i wszyscy mają nadzieję, że rzeczywiście ta pomoc się wam tu bardzo przyda. Dziękujemy pięknie i my również pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. A my Państwu dziękujemy. Ja się do tych podziękowań oczywiście dołączam, bo tak jak mówiłem, okazali Państwo, widzowie Telewizji Rzeszów, ogromne, ogromne serca, ale to nie koniec tej zbiórki, bo do naszego oddziału ciągle trafiają kolejne dary i w miarę możliwości będziemy je oczywiście dystrybuować dalej do najbardziej potrzebujących powodzian. Opolszczyzna walczy z wodą. Wiele miejsc jest nadal zalanych, w innych mieszkańcy próbują wrócić do normalnego życia. Tak sytuacja wygląda w obiektywie mieszkańców i służb. Całą noc na terenach zalanych w brzegu czuwa Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ich zadaniem jest dostarczenie żywności, ale także ewakuowanie mieszkańców i pierwsza pomoc w razie potrzeby. O tych działaniach Anna Arciszewska.
Miejscowość Brzeg została podzielona na dwie części. Jedna część, która nie została zalana, druga część to jest kilka ulic, które znalazły się pod wodą. Do mieszkańców, którzy nie chcieli się stąd ewakuować, cały czas docierają między innymi ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Moim Państwa gościem Artur Surmiński. Dobry wieczór. Jak wygląda Wasza służba? Dobry wieczór. Nasza służba wygląda na zaopatrywanie mieszkańców terenów zalanych wszelkimi niezbędnymi produktami typu żywność, woda, potrzeby, produkty pierwszej potrzeby jak papier czy też inne higieniczne rzeczy. Oprócz tego, jeżeli jest taka konieczność, ewakuujemy ludzi, którzy chcą zostać ewakuowani. Ci, którzy tu pozostają, nie chcą tej ewakuacji, dlatego ich, że tak powiem, zaopatrujemy w to wszystko. Jeżeli dostaniemy sygnał, że ktoś nie ma kontaktu z osobą znajdującą się na terenie zalanym, wtedy wyruszamy pod podany adres, wołamy z megafonów. Jeżeli to nie skutkuje pojawieniem się nikogo w oknie, wtedy wchodzimy do klatek, pukamy do drzwi i w razie konieczności możemy też wezwać straż pożarną, która wejdzie do mieszkania i wtedy możemy sprawdzić, co z taką osobą się wtedy dzieje. My tutaj byliśmy od samego rana, obserwujemy, że ta woda opada, ale tej wody było bardzo sporo. Widać to zresztą na śladach, które są na ścianie. Trudno pytać, dlaczego nie chcą się mieszkańcy ewakuować. Tych powodów jest na pewno kilka, ale wy razem z wojskiem cały czas jesteście z tymi osobami. W ostatnich dniach ktoś zdecydował się, żeby opuścić swoje mieszkanie z tych terenów? Zdecydowali się, ale tylko chwilowo, żeby zrobić zakupy czy też odwiedzić bliskich. Nie wiem, jakie konkretne byłyby tam powody, ale wypłynęliśmy z panem z mieszkania, poszedł sobie, wrócił do nas i przywieźliśmy go z powrotem do mieszkania, bo taka była jego wola, od tego jesteśmy. No, nikogo nie będziemy zmuszać do opuszczenia terenu, jeżeli tego nie chce. Jeżeli jego życiu nic nie zagraża, no nie widzę przeciwwskazań. Wy jesteście cały czas na posterunku i cały czas będziecie tak długo, jak będzie potrzeba. Jak to wygląda? Dokładnie. Jesteśmy od czwartku, czyli już mija w tym momencie tydzień, 24/7 w stanie podwyższonej gotowości, czyli całodobowe dyżury, cały czas pod telefonem alarmowym ktoś jest, radia cały czas włączone, tak więc będziemy reagować jak najszybciej jest to możliwe, jeżeli będzie jakieś zgłoszenie. Tu przed chwilą nam pan pokazywał, w tym budynku mieszka starsza osoba, tutaj mieszka małżeństwo. No, państwo doskonale już znacie te osoby. Tak, przez te kilka dni zdążyliśmy zorientować się, gdzie są mieszkania, w których przebywają ludzie, tak więc wiemy, czego się spodziewać, gdzie się udać i gdzie popytać, jeżeli ktoś coś czegoś potrzebuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tak jak państwo słyszeli, tutaj cały czas na służbie są między innymi ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sytuacja w Brzegu się powoli stabilizuje, ta woda powoli opada, no ale jednak są jeszcze takie ulice, które są całkowicie zalane i aby dostać się do mieszkańców, no to właśnie trzeba używać takiego sprzętu. Na tym kończymy wydanie Kuriera Opolskiego Flash. Przypominam, że wszystkie aktualności mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych naszego ośrodka. Warto też obserwować witryny samorządowe. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie Kuriera Opolskiego zapraszam o 18:30 w imieniu Katarzyny Skrzyszowskiej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.